Dzień dobry. Dzisiaj w wyzwaniu 1 grama weźmie udział Turcja. Derby. Taki wynalazek. To jest krem. To nie jest krem, to jest mydło. W takim opakowaniu. Jak jogurciki papierowym, coś takiego. I tutaj jest nawet logo. Widać? Chyba widać. No, mam nadzieję, że widać. Dobra. Taki papierowy kubeczek, w środku krem. Dość wysuszony, widocznie powodzenie ma średnie, bo całkiem niedawno kupiony u handlarzy internetowych. Jest go w miseczce pół grama. I trzeba wyrobić. Na początek szampon, bo chyba dziada trochę przemoczyłem, wiecie. Postanowiłem, że dzisiaj golenie nie będzie w pełni tureckie, czyli nie wezmę tej szopetki. Wzór turecki, nie założę żyletki derby, tylko wykończę moją żyletkę 7 o'clock, czarną, która już tam dwa golenia odbyła, teraz będzie trzecie już. Powiem wam, że to tak się wyrabia całkiem fajnie. Proszę bardzo, nie? Tu mydło ciągle na dnie jest. Myślę, że jakby dostało trochę więcej wody. No dobra, niech dostanie. To będzie tej piany więcej. W końcu mam co golić. Twarz plus głowa. Rozmiar czapki 59 to jednak są hektary. Dobra, najwyżej dorobię pani. Na razie zrobimy coś takiego. Na razie zrobimy coś takiego jak takie zmoczenie twarzy. Wiecie, przed chwilą brałem prysznic, więc nic na poważnie nie jest konieczne. Cóż, zapach jest bardzo turecki. Bardzo turecki zapach był już omawiany przeze mnie przy okazji mydła Arco. Co powiem o derbach? Odczucia na twarzy zupełnie inne. To jest tak jakby tych łojów zwierzęcych było tu mniej. To mydło jest takie, jakie bardziej troszeczkę suche. I ta świeżość zapachowa jest tutaj mocno mydlana. Mniej cytrusowa. Jest odrobinka cytrusu. Ale jako rzekłem odrobinę. Golenie będzie maszynką. O maszynce powiem kiedyś przy okazji. Powiem tylko tyle, że to jest moje pierwsze golenie tą maszynką. To jest chińska maszynka, która niedawno do mnie przyszła. I nawet nie wiem, czy ona jest agresywna. O! Nawet dosyć agresywna. To dobrze, bo przyszło do mnie kilka takich sprzętów. Ostatnio zamówiłem gdzieś w listopadzie, październiku nawet, nie, w listopadzie. Mamy końcówkę grudnia, a to przyszło parę dni temu. Więc umówmy się, szło parę miesięcy. Znaczy parę tygodni, taki miesiąc dobrym układem. To na dostawy z Chin ostatnio to chyba jest taka norma. Wiecie, nie produkuje się na temat maszynki za bardzo. Z jednej prostej przyczyny. Albo tej maszynce,
było kilku maszynką, w tym tej maszynce. Po prostu pewnego pięknego dnia poświęcę jakiś film. I będziecie wiedzieli więcej. Na razie używam maszynki, która jest po pierwszym przejściu, mogę powiedzieć, agresywniejsza od Gillette Seeking, ale nie jakoś kosmicznie. Nie powiem wam w liczbach, nie mam żadnej skali na policzkach, która by mi pozwalała na to, po prostu za małe doświadczenie. Agresywniejsza od Kings i Gillette. Czy będzie od niej skuteczniejsza? Zaraz się okaże. Jak na razie jadę z koksem drugie przejście. Przedmiotem zainteresowania dzisiejszego filmu jest przede wszystkim mydło. Jak widzicie, drugie przejście jadę jak zwykle od razu pod włos. Szyja się nie liczy. Szyja nie jest pod włos po prostu. Szyja jest poprzek włosa dwa razy. Raz z góry na dół, a raz z dołu do góry, bo włosy mi rosną poziomo. Co mogę powiedzieć ludziom, którzy to oglądają i używają maszynek, których ja używałem przez jakiś czas, czyli tych... Super. Powiem wam tak. Ta maszynka mnie fajnie dogala. Znaczy, tu nie jestem dogolony, no bo wiadomo, jechane było dwa razy w poprzek, więc wymaga poprawki pod włos. Ale nie czuję się niedogolony w pozostałych miejscach, gdzie pojechałem już z włosem w poprzek włosa i pod włos. Wydaje mi się nawet, że to fajnie słychać, bo jak jadę tu po policzku, gdzie jest gładko, to nie słychać niczego, żadnego chrupania. Tu nie było raczej słychać, a tu normalnie jakby kij w szprychy roweru wsadził. Gotowe. Twarz gotowa. Teraz głowa. Dobra. Pierwszy na mydlanie. Musi chwilkę trwać, bo trzeba podnieść włos, poszaleć z nim troszeczkę. Znowu się nachlapałem do miski z pianą i zrobiła się ona troszeczkę rzadsza. Ale w misce ciągle widać tego kleksa nieroztopionego. Czyli mogę jeszcze pianę produkować. Jak widać, jak się weźmie do ręki mydło, które będzie mydłem, a nie podróbą mydła, i może sobie nawet budżetowe, bo przecież ten to derby mnie kosztowało mniej niż 20 zł, a żyję w kraju trochę droższym niż Polska. Gdzie wszystko jest odrobinkę droższe jednak. No, na głowie to czuć, tą żyletkę troszeczkę. I ją słychać chyba.
Wiecie, ta żyletka ma w tej chwili jakieś trzecie użycie. Trzecie. Trzecie, tak. I w tej maszynce ciągle daje radę. Powiem, że o, po raz pierwszy od dawna mój pędzel zgubił włos. Bo blond to nie mój włos. Ja mam siwe. Także w maszynce tej czuję od razu niedostatki tej żyletki, że ona już się przytępiła, bo ciągnie. Dobrze. Jedno przejście pod włos. Jestem dogolony. Oczywiście wszędzie tam, gdzie sięgnąłem. Jak gdzieś nie sięgnąłem, to wymaga poprawki. Już. Tyle. Już tyle. Tu poprawka. Łukanko. Powiem wam, że jest dobrze. Jest dobrze. Jestem, czuję się ogolony na maksa. No gładziutko. Bezboleśnie. Bez podrażnień i tak po prostu ogolony sztuk raz. Ile zostało piany? Całkiem niemało zostało piany i jeszcze nawet odrobinka mydełka. Ta kropeczka, którą tam widzicie, to jest właśnie mydełko, które nie zostało rozpuszczone. Pędzel też nie jest suchy, jak widać. To ja teraz to wszystko wypłuczę. I żeby wam udowodnić, że tu nadal jest mydło, to proszę bardzo. Nadal jest. Nie ma wiele. Taki tam opłateczek. Drobny. Pierdółka. Ale jest. I znowu się okazało, że mydło to mydło. I że pół grama to jest dużo mydła. To wystarczy na to, żeby się ogolić. Właśnie taki zwykły. Taki zwykły derby. Takie no, ciężko budżetowa rzecz, no bo ile tego tu jest? Jest tego wcale nie mało. 140 gramów. To jest 140 gramów mydła. To jeżeli ja wykorzystam pół grama, jeżeli wykorzystam pół grama mydła na każde golenie, to mam 280 goleń. Jeżeli 52 tygodnie są w roku, no, to jest codzienne golenie przez cały rok minus 2 walne dni od golenia. To jest mnóstwo. To jest naprawdę dużo. Takie 140 gramów przy tej wydajności. To jest dużo. Jeżeli to kosztuje
Jeżeli to kosztuje złotych polskich 20 albo jeszcze mniej. Ja bardzo przepraszam. Zapas mydła na golenie się przez cały rok za 20 zł. To chyba jest jakiś żarcik. To jest chyba rzecz, która po prostu finansowo, jak tylko komuś zapach odpowiada, ale umówmy się, nie jest mocny, nie jest tak mocny, jakim był zapach Zarko. Nie jest tak mocny, jak wiele innych zapachów. Może nie jest też tak przyjemny, jak te inne, droższe zapachy, ale jest. No spoko jest, no bo to jest normalne mydło, plus taka ciut nutencja cytruska dorzucona do tego. Taka ciut nutencja, to nie jest chamskie, to nie jest kostka toaletowa, wierzcie mi. To jest takie coś bardzo łagodne, no i do tego jest to zapach takiego zwykłego mydła, które niczym nie śmierdzi, żadnym zwierzem, żadnym niczym. I ja uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę golić się mydłem, bo warto, bo poślizg to mydło ma dobre, bo zmiękcza zaraz przyjemnie, no trzeba nad tym chwilę popracować, wiadomo, pędzel musi być, ale to z każdym, to moja recenzja tego mydła jest taka: to jest dobry zakup, trafiony zakup, na pewno będę tego używał, nie tylko przed kamerami. Pokombinuję jeszcze troszeczkę z mydłami, ale to później. I w dzisiejszym wyzwaniu 1 grama to jest tyle. To nie powiem nic więcej, żadnego słówka. Mydło fajne. 0,5 grama to jest aż za świat. Aż za świat. No moje golenie się twarzy, głowa, jak ktoś nie będzie goli głowy, bo jednak tam mu coś rośnie i nie musi się przerabiać na żarówkę, to 3 przejścia plus poprawki plus ho ho ho. Ja spokojnie bym jeszcze drugi raz głowę ogolił, jeszcze jakieś poprawki zrobił. To wszystko, to wystarczy. To wystarczy. Mydło wydajne. Mydło wydajne, mydło nieupierdliwe. Zwłaszcza jak się je wyrabia, bo tak na świeżo jak się pociągnie, zaciągnie się nosem prosto z kubełka, to umówmy się, może być troszeczkę ostry zapaszek, ale nie aż taki chamski, jakby się można by wydawało. Za to w momencie wyrobienia piany, położenia na twarzy, ten zapach się robi taki już łagodniejszy. Zresztą to samo było z Arką. Arką potworny ten zapach, a w momencie, kiedy już się wyrabiało pianę, to już nie było źle. Tu jest lepiej. Derby jest jakby ciutkę wyższa półka. Wydajnościowo to samo. Zarko też zostało. Tu zostało. Ja nie wiem, czy ten temat w ogóle jeszcze z mydłami ciągnąć. Nie wiem, czy mam z czym. Co najwyżej mogę jeszcze pojechać w kremy. I pewno pojadę. Ale to w następnych filmach. A o maszynce też będzie, bo chyba warto. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego tygodnia, miłych dalszych dni. Życzę dobrego humoru i zdrowia. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i miło. Cześć.